Mieszkańcy Kłonowa i Kłonówka Kolonii zyskają kanalizację. Umowę o wartości 6,5 miliona złotych na wykonanie inwestycji podpisał wójt z wykonawcą. Jak zaczynaliśmy naszą kadencję w 2014 roku, mieliśmy skanalizowaną gminę w około 40%. Na koniec 2022 roku skanalizowanie gminy wyglądało na około 80%. To było już wybudowanych ponad 12 km kanalizacji za kwotę ponad 12 milionów złotych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło ponad 6 milionów złotych. Niewiele ponad 300 tysięcy dołożyła gmina. Był taki czas w Polsce, szanowni państwo, kiedy nie tylko takie miejscowości, ale miasta choćby 200-tysięczne nie mogły liczyć praktycznie na żadne wsparcie. Dzisiaj to odmieniliśmy poprzez zmianę zarządzania systemem polskich finansów, a tak naprawdę całkowitą zmianą zarządzania naszym państwem. Gmina Gust w ciągu kilku ostatnich lat pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład łącznie ponad 26 milionów złotych. Dzisiaj bardzo wielu gminach, szczególnie tych małych, gdzie budżety są napięte, tego rodzaju inwestycje nie mogły być wykonywane, bo nie było po prostu na to pieniędzy. A jeszcze do tego, jeśli chodzi o przeznaczanie środków, te dofinansowania są nawet do 80%, czasami nawet 90% inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2025 roku.